Potem Jezus z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz krył się z tym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał ciało Jezusa. Jesteśmy przy 13 stacji. Pan Jezus, ciało Pana Jezusa, już martwe, zostaje zdjęte z krzyża. I tutaj w tym kościele mamy 4 duże obrazy. Ten jest trzeci, który poznajemy w czasie tych naszych nagrań, refleksji. Tu obok mnie, po prawej stronie, nie widzicie teraz w tym momencie, ale za chwilę będzie możliwość zobaczenia. Jest obraz przedstawiający martwe ciało Pana Jezusa w ramionach Matki Najświętszej, słynna Pieta. Jezus i Maryja, rodzina, którą śmierć rozdzieliła. Patrząc na Pietę, możemy widzimy to rozdzielenie dwóch serc, które były połączone miłością, które były połączone węzłem ludzkim i boskim. To wielka tajemnica wiary. Ale w jaki sposób z tej Piety pije taki spokój. Wiadomo, ból, cierpienie. Maryja, matka, cierpi, bo w swoich rękach ma martwe ciało swojego syna. Ale to nie jest cierpienie bez nadziei. Ona wie, że Pan Bóg tego chciał. Ona wie, że jej syn tego chciał. I ona też zgadza się na to cierpienie. Niech mi się stanie według słowa Twego. Zgodziła się przyjąć ciało Chrystusa, stać się Jego matką i miała wielką radość widzieć swojego małego synka, który rośnie w łasce u Boga i u ludzi, ale też przyjmuje to ciało swojego syna już martwe, bo ona wie, że na to się zgodziła. Ona przyjmuje z nadzieją, że to nie koniec. Znamy historię. Wiemy, że Chrystus zmartwychwstał. Wiemy, że Maryja króluje w niebie i oręduje za nami. Może warto, patrząc na Pietę, na to spotkanie matki i syna, spotkanie matki i syna, który już nie żyje. Może popatrzeć na nasze relacje rodzinne. Przy tej stacji zatrzymajmy się przy tych, których kochamy. Przy tych, których Pan Bóg złożył w nasze ręce. Przy naszych dzieciach, braciach, siostrach. Tych, którzy są blisko nas, osób z naszej rodziny. Czy dbamy o nich? Czy mamy dla nich czas? Czy w tym naszym otoczeniu, w naszej rodzinie jesteśmy tymi, którzy wnoszą nadzieję? Którzy mają tą cierpliwość, aby przebaczyć,
którzy mają tą siłę i tą miłość, aby podnieść drugiego na duchu, wlać w jego serce nadzieję. Módlmy się, aby Pan Bóg dał, wlał w nasze serca pokój. Może warto wspomnieć słowa, które kiedyś powiedział do rodzin papież Franciszek. Wy, rodziny, jesteście nadzieją Kościoła i świata. Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty stworzył ludzkość na swój obraz, aby miała ona udział w Jego miłości, aby była rodziną rodzin i cieszyła się tym pokojem, który tylko On może dać. Swoim świadectwem o Ewangelii możecie pomóc Bogu w zrealizowaniu Jego marzenia. Możecie pomóc w zbliżeniu wszystkich dzieci Bożych, aby wzrastały w jedności i nauczyły się, co znaczy dla całego świata żyć w pokoju jak wielka rodzina. Może warto pomyśleć o naszych relacjach rodzinnych, o tym, abyśmy wykorzystali czas, który Pan Bóg nam daje, na rodzinne spotkania, na rozmowy, na bycie razem. Spotkania, które są okazją, aby kochać, aby miłować. Bo wiemy, że w pewnym momencie będzie taki czas, kiedy śmierć nas rozdzieli. Wierzymy i mamy nadzieję, że po śmierci też się spotkamy z naszymi bliskimi. Ale może warto wykorzystać bardziej ten czas. Święta się zbliżają, święta naszych spotkań rodzinnych. Popatrzmy na drugiego człowieka, na tego, który jest z naszej rodziny, z większą miłością, z większą życzliwością. Popatrząc na niego jako na tego, który jest tym darem, który Pan Bóg nam daje. Warto ten dar przyjąć, warto wykorzystać te momenty tego spotkania. Bo na pewno przyjdzie chwila, że już to nie będzie możliwe. A wtedy może pojawić się żal, że nie wykorzystałem czasu, który Pan Bóg mi dał. Że nie powiedziałem tego, co mogłem powiedzieć. Nie poprosiłem o przebaczenie, gdy mogłem prosić. A teraz to wydaje się już późno. Myślę, że warto popatrzeć na to i wykorzystać ten czas, który Pan Bóg nam daje. Także ten czas, który mamy dla naszej rodziny i w naszej rodzinie. Szczęść Boże.